Witajcie! Dzisiaj zapraszam do wysłuchania fragmentu książki Anny Wodarkiewicz Wiosna Toli. Rozdział nosi tytuł W ogrodzie. W sobotę rano Tola prędko wyskakuje z łóżka. Jest podekscytowana, ponieważ zaraz po śniadaniu ma jechać do babci i dziadka. Babcia kupiła aż 3 kosze sadzonek i potrzebuje pomocy w ogrodzie. Pobudka, pobudka, woła Tola, wbiegając do sypialni rodziców. Mama i tata nie wyglądają na uszczęśliwionych. Mama leniwie przeciera oczy i ziewa, a tata zakopany w kołdrze wygląda tak, jakby w ogóle nie miał zamiaru się obudzić. Przypomina niedźwiedzia, który zapadł się w sen zimowy w swojej gawrze. Pora wstawać, woła Tola. Tata powtarza, że dorośli potrzebują rano czasu, żeby naładować baterie, więc Tola wraca do swojego pokoju. Zrzuca piżamę i wysuwa szufladę z ubraniami. Czy lepsze będą krótkie czy długie spodnie? Czy dziś będzie ciepło? Woła. Nawet bardzo ciepło, odpowiada mama, która już wstała i teraz człapie na bosaka do łazienki. Tole czeka bardzo pracowity dzień, dlatego zjada cały talerz jaglanki z bananem. Kopanie w ziemi i dźwiganie konewek z wodą to nie przelewki. Trzeba mieć dużo siły, żeby podołać tak ciężkiej pracy. Tata zawozi ją do babci i dziadka już po śniadaniu. Dziadkowie Toli mieszkają w piętrowym domu z niedużym ogrodem. W ogrodzie jest piaskownica i drewniana huśtawka, a gdy jest ciepło, babcia rozstawia pod gruszą namiot. Tola daje tacie mocnego przytulasa na pożegnanie, a potem łapie swój plecak i biegnie w podskokach do domu babci i dziadka. Opędza się od rudego kundelka, który cieszy się jak szalony na jej widok. To Wafer, pies dziadków i przyjaciel Toli. Ma już 5 lat, ale wciąż zachowuje się jak szczeniak. Wafel, zrozum, ja mam tutaj dziś swoje obowiązki, tłumaczy Tola. Ale jej przyjaciel najwyraźniej nie rozumie. Szczeka z takim uczuciem, że aż uszy puchną. Babcia i dziadek bardzo się cieszą z odwiedzin wnuczki. Spójrz, ile poziomek będziemy mieć w tym roku, mówi babcia, wskazując na kosze z sadzonkami. Szykuj się na pokaźne czerwcowe zbiory. Brzuch Toli już się szykuje na pyszną ucztę. Dziadek idzie do składziku. Są tam worki z ziemią, kosiarka oraz duże i mniejsze narzędzia ogrodnicze. Tola idzie za dziadkiem i po chwili wraca, niosąc swoją łopatkę, grabki i niedużą konewkę. Rozgląda się po ogrodzie. Zacznę od poziomek, mówi i chwyta za rączkę dużego kosza. Uff, ten kosz waży chyba tonę. Wafer podbiega do Toli i próbuje jej pomóc. Chcesz się bawić w ogrodnika? Pyta Tola. Ja cię znam. Lepiej poganiaj ze swoim ogonem. Tola dobrze wie, jak się sadzi poziomki. W tamtym roku dziadek wszystko jej dokładnie wytłumaczył. Rabatka jest już przygotowana. Ziemia została przekopana i użyźniona kompostem, czyli naturalnym nawozem. Jest czarna jak węgiel i pachnie wilgocią. Tola bardzo lubi wdychać ten zapach, zwłaszcza po deszczu. Sadzonek jest tak wiele, że trudno je zliczyć. Tola liczy do 20, a potem łodyżki zaczynają się jej plątać. Jest ich całe mnóstwo. 100, 500 albo nawet 1 300 000, stwierdza wreszcie i bierze się za kopanie. Wafel wciąż biega wokół niej, przynosząc a to piłkę, a to gumową kaczkę, a to szyszkę. Potem się pobawimy, psiaku, obiecuje Tola, ale Wafel jest niecierpliwy i liże dziewczynkę po policzku. Wafel, natręcie, woła dziadek. Siedzi na tarasie i naprawia kosiarkę do trawy. Dziadek jest majsterkowiczem. Lubi naprawiać zepsute sprzęty, ale często musi naprawiać to, co sam zepsuje. Babcia mówi, że dzięki temu nigdy nie zabraknie mu zajęcia. No, teraz chyba będzie działać, mówi dziadek z zadowoleniem, dokręcając ostatnią śrubę w kosiarce. Trawa u dziadków rośnie jak na drożdżach i trzeba odpowiednio o nią dbać, żeby była zielona i nie wyschła na wiór. Dziś twoja kolej koszenia,
mówi babcia do dziadka, przechodząc obok tarasu. Coś mi się zdaje, że zawsze jest moja kolej, gdera dziadek pod nosem, a babcia udaje, że nie słyszy. Tola znów liczy sadzonki. Gdy są tak równiutko wkopane, liczenie przychodzi o wiele łatwiej. 21, 22. W koszyku robi się coraz więcej miejsca. Ale co to? Po dnia chodzi różowa czczownica. Wafer przygląda się jej z zainteresowaniem, przekrzywiając łeb. Jak tu wlazłeś, robalu? Pyta Tola i delikatnie przekłada czczownicę na rabatkę. Czczownice są bardzo pożyteczne. Drążą w ziemi korytarze, spulchniając i użyźniając ziemię. Wafel chętnie zjadłby czczownicę. Wysuwa pysk i poszczekuje. Nic z tego, kolego. Tola grozi psu palcem i odwraca się do niego plecami. Jeszcze trochę i wszystkie sadzonki są już w ziemi. Tola przygląda się z dumą swojemu dziełu. Rabatka ciągnie się aż pod sam płot. Na sadzonkach bielą się drobne kwiatki. Gdy opadną im płatki, przekształcą się w czerwone owoce. Wafel raz po raz przyskakuje do Toli i liże ją po głowie. Pokazuje też wszystkie psie sztuczki. Siad, waruj, podaj łapę, zdech pies. Słońce świeci coraz mocniej. Tola chwyta za konewkę i biegnie do kranu, żeby napełnić ją wodą. Wraca powoli. Nie chce uronić ani jednej kropli. Podlewa każdą sadzonkę z osobna i przy okazji niechcący podlewa też swoje nogi. Oj, oj! Zdejmuje buty i skarpetki i staje na bosaka w błocie. Ależ przyjemnie! Błocko mlaska pod jej stopami i pryska na wszystkie strony, gdy Tola podskakuje je jak najwyżej potrafi. Wafel przyłącza się do radosnych podskoków i niespodziewanie ląduje łapami w samym środku rabatki. Tola natychmiast przestaje skakać. Ty psiłobuzie! Krzyczy. Jest bardzo zdenerwowana. Przykuca i prędko uklepuje rękami rozgrzebaną ziemię. Odwraca się, żeby wreszcie rozmówić się na poważnie z waflem, ale kundla nigdzie nie widać. Co gorsza, zniknęła też konewka. Drzwi do domu są otwarte. Tola wchodzi do środka. Na drewnianej podłodze widać ślady łap psa. Błotne tropy ciągną się przez cały salon aż do schodu. Tola nasłuchuje, ale z piętra nie dobiegają żadne odgłosy. Chodzi powoli po schodach, stopień po stopniu. Na piętrze cała podłoga ozdobiona jest błotnymi śladami w kształcie psich łap. Tola wchodzi do sypialni dziadków. Zagląda pod ubłocony koc, ale tam nikogo nie ma. Sprawdza pod łóżkiem i w szafie z ubraniami. Pusto. Wafel, złodzieju! Woła i nasłuchuje, ale nie słyszy szczekania. Wchodzi do łazienki, ale w wannie również jest pusto. Na wszelki wypadek sprawdza też w koszu na brudną bieliznę, choć podejrzewa, że psiak nie zmieściłby się w nim. W garderobie ktoś porozrzucał z półek ubrania. Leżą w kubkach na podłodze ozdobione błotnymi paćkami. Tu też nie ma ani kundelka, ani konewki. Ty urwi się ty, szepcze Tola, ale czuję, że wcale nie jest zła na swojego wafla. Chyba czekałeś na ten dzień tak samo jak ja, piesku, mówi trochę głośniej, ale aby przyjaciel ją usłyszał. Ja chciałam pracować w ogrodzie, a ty po prostu chciałeś się ze mną pobawić, tak? Na koniec Tola wchodzi do najmniejszej sypialni, tej, w której śpi, kiedy zostaje na noc u dziadków. Na łóżku leży kolorowy koc w kształcie zwiniętego w kłębek wafla. Tola podnosi róg koca. Patrzą na nią smutne psie oczy. Przepraszam, psiaku, mówi. Nie powinna była na ciebie cały czas krzyczeć i odganiać cię. Nieźle narozrabiałeś. Rozgląda się wokół i widzi, że na podłodze jest również mnóstwo błotnych śladów niewielkich stóp. Zerka na swoje nogi. Są całe czarne od ziemi. Oboje nieźle narozrabialiśmy, szepcze ze wstydem. Z korytarza dobiega odgłos kroków. Tola wślizguje się do łóżka i przytula się do wafla. Teraz na łóżku leży koc w kształcie zwiniętego w kłębek kundelka oraz dziewczynki.
Gdy babcia podnosi lub koca, patrzą na nią dwie pary smutnych oczu. Chyba czekają na nas dziś wiosenne porządki, mówi babcia, ale po oczach widać, że tak naprawdę się nie gniewa. Wszystko sama posprzątam, obiecuje Tola, ale najpierw muszę spędzić trochę czasu z przyjacielem.